Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci was odmienić, stworzyli dla was mądre prawa. Więc je na co dzień od święta spróbujcie dobrze zapamiętać. Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a w szczególności do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa. Tak się tu wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie. Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie. Słuchajcie, obejrzeliśmy filmik o prawach dziecka i tam było takie jedno prawo, które wam przysługuje, które nazywa się, że możecie poprosić kogoś o pomoc. Czy wy możecie prosić kogoś o pomoc, czy nie? Tak, bo Michalina dzisiaj mi powiedziała: hej Kaśka, no to Hania przyszła i stanęła mi w obronie. Obronie, a ja pytam o, czy możemy kogoś prosić o pomoc, na przykład w zawiązaniu buta, pomoc na przykład w zrobieniu zakupów. Mój kolega. Albo na przykład. Słuchajcie. Szymon, co Szymonek? Mój kolega przed kolegiem, a nie od kolegi. Tak? To wtedy mi pomógł. O, widzicie? Pomóż zadawać buta. Dzisiaj mam pomoże. Dobrze, a czy dzisiaj stała się jakaś rzecz, przy której ktoś komuś coś pomógł? Mi mama dzisiaj pomogła zawiązać buty do szkoły, jak miałam jechać. Okej, okay, co się jeszcze takiego stało? Nie podam, czy dzisiaj się coś stało, że ktoś coś pomógł zrobić? Mi dzisiaj brat pomógł pomóc szukać szczoteczki. Pomógł ci szukać szczoteczki, zobaczcie. Jak to jeszcze komuś coś pomógł? Ktoś? Kto Szymonek? Siostra naładowała elektryczną szczoteczkę. O, naładowała elektryczną szczoteczkę, to jest też duża pomoc. Ja też, słuchajcie, dzisiaj otrzymałam pomoc, bo jechałam do szkoły, było wszystko tutaj zajęte, musiałam jechać na drugi parking i zadzwoniłam do pani Beatki, aby wpuściłam moją klasę do sali. Ale my już dawno byliśmy wtedy w klasie. A pani Beatka mówi, oni już siedzą, ja mówię, to tylko na nich spojrzę, bo ja już biegnę. I też mi pomogła dzisiaj. Zgadza się? Tak. Słuchajcie, mam dla was przygotowane takie karty. Takie, słuchajcie, trzy obrazeczki. I chciałabym, abyśmy po kolei ułożyli takie historyjki obrazkowe. I zobaczyli, kiedy i w jakim czasie, w jakim miejscu można oczekiwać i dostać tą pomoc. Do tej historyjki poproszę Wojtusia. Wojtuś, zobacz, tu jest taka historyjka, ułóż ją poprawnie. Co było najpierw? Co się później stało? Dziewczyny, usiądźcie. No, po pierwsze było, dobrze? No, nie rób. A do trzeciej. Dobrze, słuchajcie, więc tak, Wojtuś nam pokazał, że słuchajcie, zobaczcie, co było. Jechał chłopiec sobie na rowerze. Jechał chłopiec na rowerze. I chłopiec się nerwił. Drugi chłopiec go popchnął. Przewrócił się.
I ten, który się przewrócił, zobaczcie jak on płakał, poprosił o pomoc swojego tatę, który porozmawiał z tym chłopcem, który go wrócił. Tak, że tak nie wolno robić. Wolno zostać kogoś rowerem, czy nie wolno? Nie, albo to był brat. Albo brat. I porozmawiał z nim i ten tata go obronił. Czy w tym wypadku chłopiec mógł poprosić kogoś o pomoc? Tak. Nie. Do drugiego Michalinka. Ja nie powinno być odwrotnie. Nie, odwrotnie. Nie, to pierwsze. No, pomyśl. Ale dziewczyny do tyłu. Michalinka sobie sama na to poradzi. Dziewczynka zobaczyła pająka. Nie, tak, usiądź. Zobaczcie, Michalinka miała kolejną historyjkę. Dziewczynka zobaczyła u siebie w pokoju pająka, przestraszyła się, zawołała kogo? Tata. I co ten tata zrobił? Zamknął pająka w słoiku. Nie, nie zamknął, tylko włożył do słoika. Złapał do słoika, tak? I wypuścił na dwór. Wypuścił na dwór i wtedy dziewczynka była bezpieczna. Okej. Okay. Czy w tej sytuacji, jak dziewczynka się bała pająka, mogła poprosić tatę o pomoc? Ja tak. Mogła. Ja ciągle. To chodź teraz. Ładnie. Ty też chciałam. Ja chcę. Ja dobra, patrzymy. No, to skóra usiądź. Zobaczcie. Chłopiec bawił się klockami. I był znudzony. Ale było mu smutno, bo nie umiał czegoś tam zrobić, budowli dokończyć. Poszedł do pokoju do brata, poprosił go o pomoc w dokończeniu i razem z bratem zobaczcie, zbudowali wielką wieżę. Czy w tym wypadku brat mógł poprosić go o pomoc? Tak. Którą ułożył nam Kaspar. Jechał chłopiec na rowerze, ale tutaj się go nikt nie popchnął, po prostu się przewrócił na rowerze i zranił sobie kolano. Przyszedł do domu, tata go opatrzył i przytulił. Czy w tym wypadku chłopiec mógł poprosić o pomoc tata? Ada. Dobrze, daj. Zobaczcie, dziewczynka przyszła do domu, do kuchni, do mamy i powiedziała mamie, że źle się czuje, boli ją głowa, jest chyba chora. Gardło. Tak. Mama pomogła jej. Gdzie zaprowadziła dziewczynkę? Do lekarza. Do lekarza. Lekarz ją zbadał, przepisał leki i dziewczynka już jest w domu, leży w łóżku i zabiera przepisane lekarstwa. Czy w tym wypadku, słuchajcie, mogła poprosić dziewczynkę o pomoc mamy? Tak? Słuchajcie, mamy tutaj 5 historyjek, w których możemy poprosić o pomoc. Czy my możemy poprosić o pomoc tylko dorosłych, czy kogoś innego jeszcze? Nie, nie. Kogo? Młodsza. Brata, mamy, siostra. Tak, a słuchajcie, czy jak my poprosimy o taką pomoc, czy my zawsze musimy ją otrzymać? Zawsze. Musimy zawsze otrzymać, czy nie? Czasami tak.
Zawsze Nadia. No jak to jest? Jakby przykładowo tuż dziewczynka byłaby chora i mama by jej nie pomogła, to by mogłaby mieć bardzo poważną chorobę. Ale to nie trochę bardziej słabsze. Dobrze, ale słuchajcie, zależy o co prosimy. No właśnie, o co pomóc cukierka, to nie jest. To bo nie... na przykład jeżeli sobie chłopiec siedzi przed telewizorem i nie chce mu się po coś wstać i woła do mamy, mama pomożesz mi przynieść chipsy z kuchni, to słuchajcie, czy to jest pomoc taka, której on wymaga, czy nie? Nie. To, tak, to już jest wykorzystanie. Czyli słuchajcie. Można zatrzymać film. Oczywiście. Można, słuchajcie, pomagać. Można prosić o pomoc, ale o taką realną pomoc. Nie zawsze każda pomoc będzie spełniona. Ja wiem przykładowo, że Lena mnie prosi, żeby mi przyniosła, no nie wiem, kredkę, a ona... Ona sobie siedzi po prostu. Tak, siedzi i patrzy, co pani pokazuje przykładowo na tablicy, a kredki ma przy sobie. Tak, to jest wykorzystanie, ale jeżeli na przykład Lena bolałby brzuch, albo bolałaby ją ręka albo głowa, albo nogi i poprosiłaby cię o przyniesienie, to już ona naprawdę faktycznie prosi. I wtedy warto pomóc drugiej osobie, prawda? O pomaganiu już mówiliśmy tyle razy. Że już wystarczy. Tak, już chyba wam wystarczy na to. Bo już mi się w głowie kręci.